Samochody wyścigowe stają się coraz trudniejsze w przygotowaniach do wyścigu. Początkowo wszystko było łatwe. Kierownica, gaz, mocne ręce i odwaga. Obecnie liczy się najmniejszy szczegół w ustawieniu nadwozia, silnika czy wyboru opon. Trzeba poprawiać i zmieniać kilkanaście danych i minimalna zmiana tych danych ma znaczące skutki wyścigu. Przedtem ustawiono na ucho i czucie. Obecnie robi to komputer, który jest niezawodny. To urządzenie, podobnie jak czarna skrzynka w samolotach, służy do przechwytywania danych za pomocą czujników pokładowych. W latach 80. system był raczej prosty. Komputery miały ograniczone możliwości i komputery montowane obecnie w go-kartach są lepsze niż te w samochodach Formuły 1 lat 80. Jednocześnie obsługa obecnych komputerów jest o wiele łatwiejsza niż w latach 80. Te przechwytywane dane są analizowane przez komputer i to pozwala na wprowadzenie korzystnych zmian. Przechwytywanie danych to rodzaj nadzoru. Podłączone czujniki przekazują dane do pamięci elektronicznej komputera. Wszystkie urządzenia są wyposażone w czujniki elektroniczne. Kiedy samochód zatrzymuje się w boksie serwisowym, inżynier podłącza komputer i wszystkie dane zostaną odczytane dzięki pamięci elektronicznej komputera. Są tam miliony informacji, ale trzeba umieć wyciągnąć wnioski z tych zebranych danych. Oto jak wygląda proces odczytywania. Do tego służą odczytniki z dużą pamięcią. Komputer potrafi sam po przerobieniu danych wykonać odpowiednie wykresy. Te wykresy służą do interpretacji i umiejscowienia danych. Tym samym wiemy, co dotyczy silnika, skrzyni biegów i jej pracy, hamulców, kąta brania zakrętów, nachyleń, zmian szybkości, temperatury, ciśnienia paliwa i oleju, jak i zużycia części i pracy zawieszenia. Można powiedzieć, że komputer może wszystko i kontrola jest niezawodna. Istnieje też możliwość porównania stylu pilotowania przez danego pilota. Komputer może odtworzyć cały wyścig metr po metrze, a nawet po każdym przejechanym centymetrze. Jedynej rzeczy, której nie może zastąpić nasz komputer, to naszej ludzkiej wyobraźni, która zbudowała ten komputer. On the screen here we have a simple demonstration of a couple of channels, which is speed, which is shown in black, and steering. Najnowocześniejsze systemy posiadają ponad 10 kanałów analogicznych. Każdy kanał może zanotować zmiany napięcia lub ciśnienia o częstotliwości 500 razy na sekundę. Czujniki umieszczone pod nadwoziem samochodu wyścigowego pozwalają na kontrolę i regulację każdego amortyzatora z absolutną dokładnością. Moc pamięci komputera w samochodzie to ponad 1 megaoktel. Kto wie, ile to jest? Prosimy o odpowiedź. Ze względu na cenę i wysokie koszty eksploatacji, pierwsze komputery były oczywiście montowane w bolidach Formuły 1. Służyły do nadzoru turbo doładowania silników, następnie do nadzoru nadwozia, hamulców, paliwa, oleju, a potem już wszystkiego. Następnie pozostałe dyscypliny sportu samochodowego odziedziczyły ten wspaniały wynalazek XX wieku, jakim jest komputer, którego rozmiary zmniejszyły się tak, że można je zamknąć w pudełku od zapałek. Data acquisition is
System kontroli i zarządzania z oddali pozwala inżynierom do podjęcia natychmiastowych decyzji, tak istotnych podczas wyścigu i podczas jazdy treningowych. System telekontroli pomiędzy bazą techniczną a samochodem i kierowcą pozwala na zatrzymanie samochodu w wypadku podwyższającej się temperatury wody czy oleju i tym samym zapobiega się zniszczeniu tak cennego silnika, którego wartość liczy się w milionach nowych złotych. To samo dotyczy ciśnienia w oponach. Nasze seryjne samochody nie są na razie wyposażone w takie komputery. W nowoczesnych warsztatach samochodowych dealerzy posiadają urządzenia, które są podłączone do systemu kontroli w samochodzie i pozwala to na szybkie znalezienie przyczyny awarii. Te małe komputery wskazują już ilość pobranego paliwa, procent zużycia, ilość i przeciętną przejechanych kilometrów i naturalnie pozwala to na absolutną kontrolę urządzeń w seryjnych samochodach. W już niedalekiej przyszłości nasze samochody będą posiadały te nowoczesne systemy nadzoru z oddali. Te systemy będą uproszczane i koszt będzie obniżany i staną się dostępne dla każdego. My wchodzimy do grupy Forda i już wprowadzamy systemy przechwytywania danych w naszych seryjnych samochodach. Systemy kontroli danych będą łatwe w obsłudze i pozwolą nam na poprawę naszej techniki jazdy. W wypadku kolizji będzie można odczytać szybkość, długość drogi hamowania, jak i kąt skrętu kierownicy. To może nastąpić już za parę dni i nikt nie będzie szukał świadków wypadku.